Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających. Moi drodzy, dzisiaj stylizacja Boba z kosmetykami sprzedawanymi i używanymi właśnie w salonach Lovely Look, moi drodzy. Ja już mam włoski umyte eliksirem myjącym, pochodzącym właśnie z salonów fryzjerskich. To jest seria odbudowująca i nałożyłam na siebie maseczkę, na swoje włoski na 5 minut spłukałam. Włoski już są umyte, ładnie odżywione. Moi drodzy, następnie zastosuję serum wygładzające. Ono także chroni przed ciepłem suszarek. Dwie pompki tego serum. I w całą długość włosów nakładam to serum. Na całą długość włosów. Następnie spray zwiększający objętość, który jest moim ulubieńcem. I tutaj odległości 30 cm psikamy całe włosy. Następnie, moi drodzy, bierzemy suszarkę i podsuszamy włosy, tak aby nie były one modelowane, jeżeli są one bardzo, bardzo mokre. Także ja je sobie najpierw podsuszę. Dobrze, moi drodzy, włoski już mamy pięknie podsuszone. Następnie zbieram górną warstwę włosów, zostawiając tylko tutaj małą ilość tyłu. Spinam klamrą. Klamra będzie bardzo pomocna nam przy stylizacji Boba, ponieważ możemy sobie bardzo fajnie te włosy spiąć i nigdzie nam one nie przeszkadzają. Potrzebna Wam szczotka o średniej grubości, ponieważ ona właśnie Wam pięknie podwinie tutaj końca, moi drodzy. I bardzo mała ilość pianki, ponieważ ta pianka nam pięknie utrwali te włoski. To jest pianka do modelowania. Maluteńką ilość. Zobaczcie, tyle wystarczy. Same końce. I następnie, moi drodzy, nawijamy sobie pasma włosów. W tym samym momencie susząc, jak ja to będę robiła, już Wam pokażę. Nawijam pasmo na moją szczotkę. No i suszę. Moi drodzy, tu mamy pięknie podwinięty. Następnie robimy to samo z następną warstwą włosów. Tutaj ten dół włosów jest bardzo ważny, ponieważ no, Bob wygląda kiepsko, jak włosy są podwijane w drugą stronę. No, muszą być podwinięte w tą stronę albo wyprostowane prostownicą. Także czynność powtarzam. Oczywiście malutką, delikatną ilość pianki. Same końce. I suszymy.
Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, fryzura jest ogromna. To jest właśnie ogromna zaleta sprayu zwiększającego objętość. Moi drodzy, ponieważ moje włosy bardzo lubią się wywijać w drugą stronę, ja je jeszcze potraktuję troszeczkę prostownicą, dlatego, bo chcę, żeby one się trzymały w idealnym stanie przez cały dzień. Mam już tutaj rozgrzaną prostownicę i delikatnie tutaj prostuję, wyciągając je w tą stronę włosy. Następnie poprawiam, moi drodzy, prostownicą. Tam, gdzie jakieś włoski mi jeszcze odstają, praktycznie poprawiam same końce. Stylizujecie sobie włoski jak chcecie. Możecie je sobie jeść na bok. Albo na przedziałek. Ja wybiorę dzisiaj przedziałek. Nabieram jeszcze troszeczkę mojego serum. Wygładzam włosy. Rozdzielam tutaj końce. Tył tutaj troszeczkę gniotę, żeby był ładnie postawiony. Delikatnie możemy podtapirować włosy z tyłu. Spryskuję lakierem. Moi drodzy, całość możecie spryskać lakierem dla utrwalenia. Maluteńką ilość, lakier można szybko wyczesać. Wkładacie sobie fryzurę palcami, tak jak lubicie. Zobaczcie, fryzura jest naprawdę ogromna. Bardzo dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogła Wam w stylizacji boba. Bo tak jak wspomniałam, końce bardzo, bardzo lubią się odwijać. Ja tutaj zastosowałam takie produkty, które tą fryzurę, te końce utrwalą. Mamy troszeczkę pianki i one się absolutnie nie będą wywijały w drugą stronę. I później jeszcze prostowałyśmy te włoski, prawda? Także no tutaj nie ma szans, żeby nam się te włoski odwinęły. Chyba, że będzie na dworze padało, moi drodzy, i włosy nam zmokną. No to wtedy już nie mamy naprawdę wyjścia, jak tylko umyć głowę i z powrotem ją wymodelować. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik był przydatny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa.